Osoby starsze, osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózkach. Nie wiem, czy o kimś jeszcze nie zapomniałem. W każdym razie to zwłaszcza dla Was jest dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Cześć, mam na imię Krzysztof i witam Was w kolejnym odcinku z serii Student w MPEK-u. Dzisiaj porozmawiamy sobie o właśnie tych wszystkich osobach, które wymieniłem wcześniej. Nawet jeżeli nie jesteście jedną z nich, to myślę, że na pewno dowiecie się czegoś nowego. Także warto już teraz zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Nie zapomnijcie przy tym nacisnąć dzwoneczek. No a po obejrzeniu tego filmu zostawcie łapkę w górę, komentarz i możecie udostępnić ten film waszym znajomym, żeby też oni mogli czegoś nowego się dowiedzieć. Zacznę od osób starszych w komunikacji miejskiej. Powiem Wam, że przeznaczone dla nich są zwłaszcza miejsca dostępne na niskiej podłodze i jeżeli takie są wolne, to powinni z nich skorzystać w pierwszej kolejności. No i tutaj od razu taka mała anegdotka, że kiedyś prowadziłem autobus, starsza pani weszła pierwszymi drzwiami i powiedziała do osoby siedzącej na miejscu pilota, czyli tak jak już Wam mówiłem w poprzednim odcinku, a jeżeli nie obejrzeliście poprzedniego odcinka, to gdzieś tutaj na górze powinien pokazać się link do niego. W każdym razie ta pani powiedziała, proszę stąd zejść, bo tutaj jest na zewnątrz naklejka, że to jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej, a ja jestem niepełnosprawna. No, nie odezwałem się, ale prawda jest taka, że właśnie miejsca na niskiej podłodze są dla takich osób. Kolejna sprawa to rodzice, którzy wchodzą lub wychodzą z wózkami dziecięcymi. Jeżeli, drodzy rodzice, wprowadzacie wózek do autobusu, to pamiętajcie o tym, że pierwszy do autobusu wsiada wózek, a potem rodzic. A przy wysiadaniu zasada jest taka, że pierwszy wysiada rodzic, a potem wysiada wózek. Zapobiega to przede wszystkim temu, żeby dziecko nam z wózka nie wypadło. Widziałem już rozmaite sytuacje, łącznie z tym, że pani właśnie najpierw wyprowadzała wózek i ten wózek jej się jak gdyby wpadł pomiędzy krawężnik a autobus i musiał jej ktoś pomagać, żeby w ogóle ten wózek stamtąd wyciągnąć. Co do osób na wózkach inwalidzkich, to powiem Wam tyle, że jeżeli jesteście jedną z takich osób i chcecie wejść do autobusu, to nie zapomnijcie machnąć kierowcy ręką. Bo niekiedy jest tak, że czeka sobie na autobus pasażer na wózku inwalidzkim, my podjeżdżamy, ale okazuje się, że on wcale nie chce wsiadać do naszego autobusu. Także pamiętajcie, machnijcie rączką i wtedy my na pewno wyjdziemy i Wam pomożemy do tego autobusu wejść. Ale na tych wózkach inwalidzkich niekiedy zdarzają się też tacy pasażerowie, którzy zwyczajnie nie potrzebują pomocy, bo świetnie radzą sobie sami. No i jak już wejdziecie, to fajnie byłoby, gdybyście nam powiedzieli, gdzie chcecie wysiadać. Ja osobiście akurat zawsze pytam, gdzie taki pasażer wysiada, no ale to też znacząco ułatwi nam pracę. Poza tym w autobusach dostępne są dedykowane przyciski dla osoby na wózku inwalidzkim i dla osoby z wózkiem dziecięcym. Po naciśnięciu takiego przycisku wyświetla się na pulpicie kierowcy informacja, że taki pasażer chce opuścić pojazd na najbliższym przystanku. Jest to dla nas przydatna informacja, bo przynajmniej nawet gdybyśmy Was nie zauważyli w lustrze wewnętrznym, to wtedy na pewno będziemy wiedzieli, że chcecie wysiadać. Nasza pomoc osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich zazwyczaj sprowadza się do tego, że rozkładamy im specjalny podjazd, który jest w każdym autobusie. Na życzenie pasażera możemy im także pomóc wjechać do autobusu. Teraz, w czasie epidemii koronawirusa, procedura wprowadzania wózka inwalidzkiego do autobusu jest taka, że spryskujemy ręce atomizerem, który pokazywałem Wam w poprzednim odcinku, a następnie wprowadzamy wózek. No i po wprowadzeniu wózka inwalidzkiego do autobusu znowu spryskujemy ręce atomizerem. Każdy autobus w moim mieście jest niskopodłogowy, to znaczy, że możemy użyć specjalnego przycisku, aby obniżyć autobus, a potem, żeby go podnieść. No i ostatnią grupą, o której nie wspomniałem na początku, a chciałbym coś o nich powiedzieć, to są osoby niewidome. Jak takie osoby radzą sobie w komunikacji miejskiej? No powiem Wam, że radzą sobie świetnie. Każda osoba niewidoma posiada specjalny pilot, który umożliwia
włączenie systemu identyfikacji dźwiękowej pojazdu. Akurat nagrywałem ostatnio dla Was inny odcinek, który prawdopodobnie nigdy się nie pokaże, bo nie spodobał mi się i stwierdziłem, że nagram inny. Ale chciałem Wam właśnie na podstawie tego fragmentu pokazać, jak to mniej więcej wygląda. No ale stwierdziłem, że... No więc tak jak słyszeliście, jest to informacja o linii i kierunku. Akurat wtedy to był czysty przypadek, że to się włączyło, bo właśnie niekiedy zdarza się tak, że nasz system załapie jakąś falę radiową i automatycznie włącza właśnie taki komunikat. Ok, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało i rzeczywiście dowiedzieliście się czegoś nowego. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia w przyszłą sobotę. Cześć!